Cześć. Dzisiaj opowiem o tym, jak to się dzieje, że się zostaje fotografem teatralnym. Co o tym decyduje, kto o tym decyduje i jak to wyglądało w moim przypadku. Zapraszam. Pierwszy aparat cyfrowy kupiłam wtedy, gdy byłam na studiach artystycznych i już dłużej nie dało się robić aparatami, które konstruowałam sama, czy jakimiś kamerami obskura z pudełka po zapałkach, po butach pudełko. No to kupiłam aparat cyfrowy, który sobie leżał na półce przez miesiąc. Bałam się nawet na niego spojrzeć, a co dopiero go wziąć do ręki, no ale przyszedł taki czas, że postanowiłam, ok, zacznę robić zdjęcia. I zajęłam się fotografią koncertową. Chaos, pośpiech, emocje, dym i ciemność, czyli najbardziej niewymarzone warunki dla fotografa. Moim zdaniem, są cięższe warunki, im gorszy sprzęt, tym więcej dajemy od siebie i jesteśmy bardziej kreatywni. Fotografii koncertowej mówię dlatego, że ona tak bardzo nie różni się od fotografii teatralnej. I w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia ze sceną, z tym, co na tej scenie się dzieje i z tym, że my na to, co się dzieje na scenie, nie mamy żadnego wpływu. Jedyne, co możemy zrobić, to dokumentować to, co się dzieje przed naszym obiektywem. Więc fotografując dla Onetu, jeździłam na festiwale i na openerze, w którymś roku pojawił się teatr. Więc Onet mnie tam wysłał, żebym sfotografowała spektakl, co też zrobiłam. I jak zobaczyłam zdjęcia, to się zachwyciłam. Wręcz oszalałam. Było piękne, wspaniałe, niesamowite doświadczenie. Gdy popatrzyłam na te zdjęcia, które zrobiłam na komputerze, i przeszło mnie piorun. Pomyślałam, Boże, właśnie takie zdjęcie chcę robić. Dalej sytuacja wyglądała tak, że jeden z moich kolegów dziennikarzy, Przemek Bolin, powiedział: Słuchaj, w teatrze w Bielsku jest taki nowy, fajny PR-owiec i jemu zależy na tym, żeby mieć dobre zdjęcia ze spektakli. Może byś spróbowała? No, oczywiście ja o tej fotografii teatralnej nie miałam żadnego pojęcia. No, a powiedziałam, właściwie dlaczego nie? No i chyba 3 miesiące później już pojechałam do tego Bielska i robiłam tam zdjęcia. No i tak się zaczęło. Sfotografowałam jeden, drugi, trzeci spektakl. Później zadzwonił do mnie Paweł Wodziński z Teatru Polskiego w Bydgoszczy i zaprosił mnie do siebie. No i już zostałam w teatrze. Myślę, że zostałam też dlatego, że ja kocham teatr od środka. Kocham cały ten organizm. Kocham zapach teatru, scenę, skrzypienie podłogi, stres aktorów przed spektaklem, rozmowy całymi nocami o spektaklach, o tym, jaka jest rola, co się dzieje na świecie teatralnym. No, to jest jakieś wyjątkowe. Wszystko pachnie papierosami. I też moim zdaniem w ogóle każdy teatr, tak jak każdy dom, ma swój zapach. Ale są takie teatry, które pachną wyraźniej. I właśnie w takich chcę przebywać. Po Bydgoszczy przyszły inne teatry. Przyszła Łazienowa. W Krakowie przyszedł Teatr Słowackiego, również w Krakowie. Znaczy, pojawił się Teatr Zagłębia w Sosnowcu. No i też wiele innych, ale ważne jest to, że w pewnym momencie sami reżyserzy zaczęli do mnie się zgłaszać, czy nie sfotografowałabym ich spektaklu. I to jest dla mnie super miłe i super fajne, bo mogę dołączyć do pewnej rodziny, którą tworzą reżyserzy. I to jest jak trupa cyrkowa.
trochę, czy trupa teatralna, w sumie to nie wiem, jak się mówi, ale chodzi mi o to, że taki reżyser czy reżyserka zazwyczaj pracują z podobnym składem ludzi. Wiedzą, który scenograf przygotuje scenografię taką, która odpowiada charakterowi spektaklu. Podobnie z kostiumografami, kostiumografkami. Bo reżyserów ma swoich ulubionych fotografów, a może nawet nie ulubionych, ale takich, z którymi lubi pracować. Jeżeli przychodzicie do teatru i chcecie sfotografować spektakl, macie sfotografować spektakl, fajnie z tym reżyserem najpierw pogadać, jakich scen nie chciałbyś pokazać, co jest jeszcze niegotowe w spektaklu, czego nie wolno fotografować. Na jakim przekazie mu zależy, jaki chciałby, żeby te zdjęcia miały charakter? Twórcy bardzo często chcą inne zdjęcia niż marketingowcy teatralni. I na przykład z mojego doświadczenia wynika, że działy PR-u, działy marketingu w teatrze wolą zdjęcia, na których widać bardziej człowieka. Reżyser zwykle woli takie zdjęcia bardziej emocjonalne. A scenograf, no to oni, czy kostiumograf, no to wiadomo, żeby były pokazane kostiumy, a scenografowie czy reżyserzy świateł, no to oni najbardziej by chcieli takie plany zdjęcia ogólne. No jak to wszystkich ich zadowolić? Ciężko, no ale po to też nagrywam te filmy, bo będę rozmawiać zarówno z reżyserami, z aktorami, jak i z osobami z działów PR-u teatralnych. Więc może wypracujemy jakąś taką wspólną drogę, jak pokazać spektakl, żeby każdy był zadowolony.